Pewien facet miał wyjątkowo wredną żonę, zrzędliwą i w dodatku jeszcze często się z nim kłóciła, lubiła mu dopiec, no po prostu wredna kobieta była. Pewnego dnia ten facet wchodzi do domu taki niesamowicie uradowany i od już drzwi krzyczy: Zośka, słuchaj, co byś zrobiła, gdybym wygrał w totolotka? A ta Zosia wychodzi tak i mówi: a co? Wspólnota majątkowa jest, tak? Wszystkie nagrody są połowę moje, tak? No to co bym zrobiła? Wziąłabym swoją połowę, spakowała walizki i tyle byś nie widział. To masz połowę 20 zł i wypierdzielaj. Bo zawsze trzeba być konkretnym i spytać, ile się wygrało, nie?